Witam Państwa na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Cities Skylines. Tak, po dłuższej nieobecności doczekaliście się, jest. Aczkolwiek nie będą ukazywały się te odcinki zbyt często, więc już od razu uprzedzam. Nie pytajcie, bo to nic nie da. Słuchajcie, co dzisiaj? Tak patrzę się, tutaj ogólnie patrzyłem, co by można było ciekawego zrobić i tak wpadłem na pomysł, bo mamy przygotowane tutaj miejsce pod port. I gdy spojrzymy sobie tutaj w zakładkę statków, to co prawda mamy odblokowany zarówno port pasażerski, jak i port towarowy. Ale wydaje mi się, że warto byłoby popracować troszeczkę nad tym, aby ciut więcej ludzi tutaj zwerbować i odblokować sobie tutaj ten hub przeładunkowy. Potrzebujemy 38 tysięcy mieszkańców. To nie jest zbyt duża liczba, zważywszy, że mamy już ponad 30 tysięcy osób. Tylko jak ja bym chciał to zrobić, proszę Państwa? Wydaje mi się, że chyba dobrym rozwiązaniem byłoby wywalenie tutaj tej strefy. Ulokowalibyśmy tych ludzi gdzie indziej, tak? Te rodziny. Gdzie? Nie mam bladego pojęcia. Ale tutaj, jeżeli chodzi o tę wyspę, to chciałbym skoncentrować tę część na zabudowie wysokiego zagęszczenia, jeśli chodzi o mieszkańców oraz handel. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o rondo i całą tę część poza rondem, skoncentrować się na przemyśle. Na przemyśle brudnym. Oczywiście nie przy samych rzekach, tutaj nie przy wodzie, bo to by było katastrofalne w skutkach. Natomiast tak coś będziemy próbować zrobić. No i teraz rzecz jest następująca. To wszystko musi iść do przebudowania. Tutaj jeździ linia autobusowa, którą wypadałoby skasować. Z tego co pamiętam, gdzie oni są? Tutaj są. Także to będziemy ogarniać. Autobus na biopaliwo, tak. Dobra. Czekajcie. O. Autobusy. A, mamy w ogóle tylko jedną linię, więc to nie stanowi problemu. Jak oni jeżdżą? Aha, dookoła Wojtuś. Okej, dobra. To już nie będzie linii. To już nie będzie linii. Oczywiście ludzie są niezadowoleni z tego faktu. Trudno, nie można mieć wszystkiego. Chwilę trzeba poczekać, będą mieli kiedy indziej. Dobra, teraz tak. Jeśli chodzi tu o te wszystkie rzeczy związane z domkami, czekajcie, z domkami, to wszystko idzie do wylotu. Przejściutko. Dobra, zanim oni się wyprowadzą, to my możemy w takim wypadeczku ogarnąć temat z tym, bo to nie będzie mi potrzebne. To jest straż pożarna, na razie też ogarniemy. To trzeba stąd wyrzucić, jak na razie. Oczywiście drogi również, bo to tak być nie może. Ja to zaraz będę równał przyciutko. O, już narzekają, że nie mają prądu. To proszę się wyprowadzić. Dobra, i to byśmy mieli kwestię załatwioną. Dobrze, w porządku. Teraz tak, narzędzie do wyrównywania terenu, tylko może jakiś większy pędzel. No, może być taki. I teraz to sobie tutaj wszystko ładnie przygotujemy. To mogłoby pójść mniej więcej tak. Załóżmy. To byśmy mogli też fajnie to wszystko sobie tutaj obudować, nie? Takie nabrzeża zrobić, takie o wiele lepsze, tylko żeby nie skasować sobie tej rzeczki, bo po co? Fajnie to wygląda, niech sobie tu płynie. Tutaj bym mógł, powiedzmy, czekajcie, jakby chcieć to przeprowadzić, to można byłoby. Dobra, można byłoby, to tutaj niech będzie kawałek równego. Tylko czy to dobrze? No, zakładając, że ta aleja miałaby lecieć tutaj, no to by było, powiedzmy, dobrze, ale tak przyznam szczerze, że nie za bardzo jest mi to na rękę. Nie za bardzo jest mi to na rękę, proszę Państwa. Już tłumaczę. Rzecz jest w tym, że tutaj mamy rondo. Więc ruch odbywałby się płynniej. Jeżeli machnąłbym tutaj, powiedzmy, ulicę,
no to byłby problem. Chyba, żeby jeszcze tutaj, powiedzmy, jakoś dało radę w miarę fajnie to ogarnąć. To wszystko musi iść niestety do wyrównania. To nie jest moja koncepcja, żeby coś takiego tutaj miało miejsce. Aha, ale widzę, że tu jest problem, więc to sobie ogarniemy tak i będziemy równać dalej. Ja chcę, żeby to było ładnie. Co to jest? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chłopaku, ogarnij się. Pyk, ciach. Pyk, ciach. I tego też tu nie ma. Ciach. Dobra. Na całe szczęście jesteśmy w stanie modyfikować sobie teren poza wykupionymi kafelkami, co mnie bardzo cieszy. Bo nie trzeba wydawać pieniędzy. O. I tu na razie to zostawimy w taki oto sposób, dlatego że tu nam nawet fajnie to schodzi. Tutaj lecimy nieco pod górkę, czy z górki? Z górki. Więc niech to sobie tutaj będzie. Dobra. Teraz tak, tu jest problem, dosyć mocny. Wiecie co, ja bym mógł poprzestawiać w sumie... Czekajcie, a może tak zrobię. Poprzestawiam to wszystko. To będzie na pewno lepiej niż gdy to będę wyburzał. Co to jest? Rezydencja. Co to za rezydencja jest? Zabieraj się stąd. No. To też są jakieś rezydencje? Czekajcie, nie, to chyba nie. Co to jest? Centrum Zdrowia Dziecka. No to idzie na razie tu. Ci tam piszą... Wiecie co, może zapauzujmy sobie. O, to jest... Krematorium. No to zdecydowanie potrzebna rzecz. Dalej. Aha, tych nie ruszę. Aj. Tych nie ruszę. Trzeba byłoby ich wszystkich spalić. Ja wiem, jak to brzmi, proszę państwa. Ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Trzeba byłoby ich wszystkich po prostu wziąć i zhajsować. Dobra, to ogarniemy sobie tak. A to jest, tego nie ruszę. To, pyk. Zaraz coś z tym fantem zadziałamy, proszę państwa. No tak nie będzie. Szkoła średnia. Tak nie będzie, bo ja potrzebuję tutaj jeszcze sobie ten teren ogarnąć jako taką. To się przyda. Co tam jeszcze by się przydało? Uniwersytet, no to tak, jak najbardziej. Dobrze. To jest zakład opieki nad seniorami. Wiecie co, ja mam taki pomysł, żeby może w środku wybudować jakieś takie rzeczywiście centrum hospitalizacji i poustawiać te wszystkie budynki, które są z tym związane. Dookoła budynki mieszkalne, gdzieś na zewnątrz tej całej bariery jakieś, powiedzmy, sklepy. Również parki i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Żeby był jak największy promień. To jest krematorium. No tak. Żeby był jak największy promień, proszę państwa, tutaj do zasięgu tych budynków mieszkalnych, żeby się tam cieszyli, żeby wartość ziemi była wysoka i tak dalej. I tak dalej. Zobaczcie, o ile osób spadła nam populacja. 8 tysięcy osób tutaj mieszkało. To jest niebywałe. Teraz tak. Tutaj nie ma prądu, więc ja bym musiał... Aha, tutaj jeszcze jest problem. Posterunek policji. Ale wiecie co? Nie. Bo to nie ma sensu. Posterunek policji to idzie do kasacji. To i to. Bo to są małe budyneczki. Ja tutaj będę potrzebował dużych komend. I tak dalej. To wszystko idzie do wylotu. Wiecie co? Zrobimy trochę inaczej. Ja tu zrobię cięcie. Jak to wszystko ogarnę, to do was po prostu wrócę. Bo to nie ma sensu, żebyście patrzyli na to i oglądali, co ja tu tak naprawdę tworzę. No dobrze, proszę państwa, coś już tutaj
zaczyna się dziać. Usunąłem to, co mogłem usunąć, tak naprawdę. Opróżniłem również cmentarze. Cmentarze zostały przeniesione, są wyłączone z użytku. Na razie jeszcze tylko to bym ogarnął. Droga jest potrzebna, bo względem tej drogi będę tutaj robił, proszę Państwa, rondo na nowo. I tak naprawdę to mi się przyda, aczkolwiek to bym gdzieś... Aha, brak... Nie mogę przenieść budynku. Och ty, synu. Usunąć pewnie też nie mogę, tak? No właśnie. No i to mi trochę tutaj będzie przeszkadzało. No dobrze, trudno, trudno, trudno. Teraz tak. Zakładając, że będziemy kupowali również ten kafelek, a pewnie kiedyś będziemy kupowali, to ja bym chciał już stworzyć tutaj drogę, która będzie mogła jakoś tak ładnie tutaj biegnąć. I teraz rzecz jest następująca. To jest autostrada. Tak jest. Dobrze. To weźmy sobie autostrady. I postarajmy się jakoś to ogarnąć. Tylko chwila. To było chyba tak. Dokładnie. Postarajmy się jakoś to sprytnie ogarnąć. Aha, ale ja widzę, że tutaj jest różnica poziomów. No to niedobrze. To niedobrze, że jest. Może bym dał radę potem to muwytem opuścić. To powiedzmy, że to by było... No dawaj na 180. Gdzieś dotąd powiedzmy. Ile to by było? 30... 28, 29, na 30. Można tak zrobić. I to również na 30. Pyk. No dobra, to byśmy mieli ogarnięte. Trzeba to potem będzie... Wiecie co, zrobimy to teraz. Bo potem to ja zapomnę. Czyli tak. Potrzebujemy to, potrzebujemy również to i spróbujmy to jakoś obniżyć, tylko że, a no właśnie, może zacznijmy od tych, zacznijmy może tutaj i spróbujmy to jakoś tak ładnie wyrównać. I czy to jest ładnie wyrównane? No załóżmy, powiedzmy, że jest. Dobra, teraz w kolejności będzie ten i ten. Chociaż chyba te są równo, więc może jeszcze tego i tego bym zaznaczył. I spróbujmy, zobaczmy co nam z tego wyjdzie. A nie, te są trochę niżej, trzeba będzie to skontrować później. Dobra, załóżmy, że jest w miarę równo. Tutaj wydaje mi się, że jeszcze jest ciut za wysoko. Można by to było poprawić. Odcinek może być nieco nudny dla co po niektórych, no ale trudno. No to takie rzeczy też trzeba robić. Natomiast to i to lekko w górę. Leciutko. Pyk, pyk, pyk. No i powiedzmy, że tak mogłoby to zostać. Dobra, dalej. Ja sobie, proszę Państwa, poprowadzę na chwileczkę te aleje, aczkolwiek, nie, inaczej. Ja bym chciał tutaj już od razu zrobić szerokie drogi. Szerokie drogi i najlepiej jakieś właśnie takie z zielenią, coś takiego, albo może z buspasem, słuchajcie, już. O, może już z buspasem, bo to, wiecie, no autobusy tutaj będą kursowały. Więc ja bym chciał poprowadzić to może... W taki oto sposób, na chwilę, tak do pomocy, o, to będzie do pomocy. Dobra. Później tam się nadwyżkę skasuje, bo będzie w tamtym miejscu rondo. Trochę zmieniliśmy, jakby układ, koncepcji i tak dalej, ale może nikt się nie obrazi z naszych mieszkańców. Dobra, wracając do autostrad, chciałbym to przeprowadzić. No właśnie, jakbym chciał to przeprowadzić? Może na 50. Na 50. Tutaj też na 50. Dobrze, i to byśmy mieli.
I teraz wypadałoby z tym zjechać, nie? Wypadałoby z tym zjechać w dół. I jakby to miało wyglądać? Teoretycznie? A, teoretycznie to trzeba chyba tak zrobić. Pyk, pyk, pyk. Na 12? Będzie dobrze? No, będzie dobrze. Jest raz. I tu mamy dwa. No i to jeszcze przeciągnijmy. W takim wypadku. Powiedzmy. A powiedzmy na 20. I tu będzie to samo. Dobra. No to teraz oczywiście poodwracać kierunki. Teraz będzie dobrze. I tu coś mi nie pasuje, słuchajcie. Jakoś się tak strasznie wcina w glebę. Spróbujmy to lekko unieść. Zobaczymy, czy to coś da. No, powiedzmy. Powiedzmy tak. A tutaj to, te dwa, ciut opuścimy. Chyba tak będzie dobrze. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale myślę, że tak będzie ten zjazd wyglądał lepiej. Dobrze. W porządku. To byśmy mieli gotowe. To teraz tak. To teraz ja potrzebuję drogę sześciopasmową. I załóżmy, ruszylibyśmy mniej więcej tą drogą stąd. No mogłoby to tak być. Oż ty, synu, coś ty zrobił. Co ty mi to zrobiłeś? Idź ty, gamoniu, ty. Jeszcze raz. No tak się starałem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jakoś gdzieś tutaj. No może gdzieś, o tak, o. Staram się jak najrówniej, jak tylko się da. To chyba będzie dobrze. I na 20 załóżmy unitów. Pyk. Okej, to byśmy mieli. To byśmy, proszę Państwa, mieli. I teraz tutaj autostradkę podprowadzimy. Tak. Aha, 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 aha. Już, wariat. I tak. Dobra, może być. Może tak być. I teraz tak. To by trzeba było ogarnąć temat. Że ja poproszę drogę. Dotąd. No prawie 90 stopni. Prawie. Przepraszam. Ale wiecie, co mówią. Prawie robi wielką różnicę. I teraz tak. Jakby zrobić takie większe trochę rondo. Powiedzmy stąd. Aha, to by było na 18, tu na 17. No, to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. To czekajcie, to inaczej. To skasujmy w takim wypadku. I zróbmy to na 17, powiedzmy.
Dobra, 17 na 17, no niech już tak będzie, dobrze. Tylko w drugą Majkę oczywiście. I czekajcie, ale to ja to chyba nie potrzebuję aż takiej, chociaż dobra, niech zostanie. Niech zostanie. 17 na 17. Dobrze. Teraz tu 17 na 17. Tak. Takie większe rondo, słuchajcie, to liczę na to, że będzie ta płynność o wiele, wiele fajniejsza, lepsza. Mogę się oczywiście zdziwić. Dobra, i coś tam powstało. Coś tam powstało, to teraz droga tu. W porządku. Szkoda, że tego kafelka nie ma, bo mógłbym już od razu tutaj puszczać drogę, ale... No ale sami widzicie. No mogę kawałek wypuścić, no to nie jest problem. I tutaj to samo. Zresztą tutaj to my będziemy mogli sobie jakoś tu ogarnąć ten temat. Dobra, i teraz chciałbym zrobić takie coś, żeby te szerokie ulice z buspasami w taki sposób przebiegały, żeby autobusy jakoś mogły sensownie kursować. I kursować w takie miejsca, żeby to miało ręce i nogi, więc powiedzmy, jeżeli autobus by mi kursował jakoś tak i tak, to tu by musiał wjeżdżać o tak. I tu jeszcze trzecią taką drogę szeroką. Nie wiem, czy to ma sens. No dobra, to tym się będę martwił za chwilę. Natomiast teraz po prostu bym wyznaczył tutaj... Chyba stąd mogę nawet. Nie chcę za blisko ronda, ale tu chyba mogę sobie puścić drogę. Jak na razie na stać. Zaraz, na ile ja to puściłem? Na 70. Dobra, no to tutaj też damy, powiedzmy, na 70. Okej. Tak by mogło zostać. Wszystko by mi się tu przydało. Ten kafelek by mi się przydał. Ten kafelek by mi się przydał. Za dużo rzeczy by mi się mogło tutaj przydać. Ale no, nie da się. Wszystkiego się nie da. Dobrze. Teraz tak. Tutaj droga. Albo wiecie co, czekajcie chwilę. Zrobić to jakoś tak sprytnie. Dla przykładu, musimy puścić prąd, tak? To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jeżeli byśmy ten prąd puścili gdzieś stąd, załóżmy, albo nie, albo można puścić stąd. Tutaj jest elektrownia taka fajna. No tu zresztą też. No i kłopociki, proszę państwa. I kłopociki. Bardziej to dylemaciki. O, ten deseń. Jeżeli dla przykładu chcielibyśmy zrobić takie centrum medyczne, tak jak mówiłem, nie? To można by to było zrobić dla przykładu w taki oto sposób. Załóżmy. Jakieś jednokierunkowe gdzieś by były jeszcze? O, tutaj mam takie. O, taka wystarczy. 60. No właśnie, tylko jakby to zrobić, żeby było dobrze? W sumie tutaj by się rondko jeszcze przydało. Ale chwileczkę, jeżeli by powiedzmy ogarnąć temat w taki oto sposób, tutaj dać jednokierunkówkę gdzieś, może nawet tak, to jest na 20, jak oni to liczą? No dobra, dam na te 24, bo oni coś tam mi źle to liczą. Ile tutaj jest? To jest 13? Dobra, tutaj bym zrobił to w taki oto sposób. A tu zrobiłbym to w taki oto sposób.
Jakbym mógł. Jakbym mógł. Ale nie mogę. Dobra, zaraz. Zmodernizujmy tę drogę. Może będzie lepiej. Wróćmy do tych. I teraz. O, i teraz pewnie będę mógł. Też nie? Ile tutaj było? 16, okej. No tutaj też będzie na 16. Pyk. Takie coś. I teraz karetki mogłyby tutaj wjeżdżać sobie. Nie wiem, czy to ma rację bytu. Albo jeszcze inaczej, słuchajcie. Albo jeszcze inaczej. Weźmy sobie, powiedzmy, tutaj mamy jakieś zajezdnie autobusowe, to nie. Dworzec autobusowy. Tylko gdzie ja, skąd ja miałbym? To mamy co? Międzymiastowy dworzec autokarowy. Międzymiastowy terminal autokarowy. Wiecie co? Słuchajcie, ale to nie jest zły pomysł. Gdyby to ogarnąć w ten deseń. I po prostu te drogi przesunąć trochę dalej. To by mogło zdać egzamin. Tylko tak, potrzebuję wiedzieć. Aha, po trzy. Po trzy. Mogę to jakoś postawić tak czy siak? Mogę. Dobra, tak mi będzie prościej. Jeżeli to tu już będzie stało. No, tak będzie prościej. Niech to sobie tutaj stoi. I teraz tak. Wyłączmy sobie anarchię. I teraz ogarnijmy temat w taki oto sposób. Pyk i pyk. To są takie pomocniki moje. Teraz to do kasacji wszystko. Dobra. To pewnie trzeba będzie przedłużyć, bo tam będzie jakiś problem. Zakładam. I tutaj, proszę Państwa, teraz... No właśnie, i teraz kombinatorka stosowana. A, żeś ty, niedobry. Ajajajajajaj, dobra, to jeszcze może momencik, może nie tak. Puśćmy sobie tutaj drogę... O tak. O tak. To pójdźmy po prostej. To też po prostej. I teraz spróbujmy. No, a może się uda. Tadam. No, jakoś poszło. Dobra. To teraz to idzie do kasacji, bo to... To nie było takie potrzebne bardzo. I podłączmy się. Czyli tu już będzie 17. I tu też 17. Pach. I to jest. W porządku. Teraz tak. Autobus mamy. Znaczy dworzec autobusowy. Niech sobie tu stoi. Szpital. Szpital zdecydowanie się przyda. I ten szpital ulokujmy mniej więcej gdzieś tutaj, ale tak, żeby właśnie było równo. Jest po trzy z każdej strony. Jest równo dzięki temu. Dobra. Czyli to byśmy mieli tutaj. Teraz dalej. Dalej można byłoby postawić... Gdzieś tutaj miałem to Centrum Zdrowia Dziecka, to jest... No, a seniorzy gdzie się zmieszczą? Tutaj nie, ale tu już tak. Tu już tak i też ich można tutaj ulokować, dlaczego by nie? Dobra, czyli to jest ogarnięte. Centrum Zdrowia Dziecka jest mi potrzebne. Jest, mamy to. Dobrze. To Centrum Zdrowia Dziecka mogłoby stanąć... O nie, tutaj nie może stanąć. Ale może stanąć za to tu. Albo tu. O. To mamy takie coś.
Jak to wody brakuje? Co się z wodą stało? Aha, bo jest na pauzie. Dobra, dobra. Nie, nic się nie dzieje. Wszystko jest ogarnięte. Dobrze, to byśmy mieli. Teraz tak, czy tu udałoby mi się prostą drogę wypuścić? Oto jest pytanie. Tylko kto mi odpowie na nie? Dałoby radę. Dobrze, fajnie. Bardzo się z tego tytułu cieszę, że dałoby radę, tylko tutaj jest problem. Aj, to niedobrze. No to niedobrze. To chwileczkę, moment. Bo być może brakuje tutaj tylko jednej krateczki. Więc jeżeli by to właśnie ten sposób przesunąć, to może teraz by się udało, aczkolwiek też wątpię. Sprawdźmy. O, właśnie. No i seniorzy dali tutaj pięknie do wiwatu. To jeszcze moment. A jakby to jeszcze ciut przesunąć? Chociaż na chwilkę. Żebym ja mógł tę drogę tam poprowadzić. Potem będziemy się bawić, nie? Tylko ile tutaj ta droga wynosiła? 30. No to dobra, to tutaj też zrobimy na 30. Ale na 30? Na 30 mówię. No żeż ty. No patrzcie. Dacie wiarę? O, Katrina wraca do domu. Hałasuje zamkiem. No i zobaczcie, no coś kurczę tutaj nie idzie. No. 29 i dopiero 31. Wszystko przez te snapy. Dobra, to inaczej. Nie wiem, jak to się teraz uda. No właśnie, to jest problem. Kątowe. No dobra. Ufam, że jest to zrobione w miarę dobrze. Sprawdźmy tutaj, czy będzie pod kątem 90. Jest, dobrze. No okej, okay, no to teraz w porządku, udało nam się. Dobra, no to co z tymi seniorami robimy, bo tu by wypadało ich jakoś przesunąć może. To zrobimy to mówię tam. Weźmy ich tu gdzieś, jakoś ulokujmy. Bo to przecież to jest tylko i wyłącznie, zobaczcie, no to jest tylko i wyłącznie, proszę państwa, tutaj drzewko i kawałek tego, no i to wszystko przeszkadza, tak? I to wszystko przeszkadza. O, damy ich tak i niech się cieszą, że w ogóle mają tutaj swoje miejsce. I niech nie płaczą. Dobra. I to byśmy mieli. To teraz może w ten sposób byśmy temat ogarnęli, żeby ogarnąć tutaj te ścieżki, ale to na zasadzie raz, dwa wiaduktu, kładki. Dobra. Ja to dam trochę dalej na chwilę. Miałem dać trochę dalej. No. I teraz pytanie brzmi, bo tutaj jeżeli na 3 bym zrobił, to chyba by wychodziło 4 nawet, to będzie bardzo strome. To będzie bardzo strome. I teraz zastanawiam się, bo można byłoby to dać tutaj. I teraz, proszę państwa, stąd machnąć tu, no i tak by to wyglądało. No w sumie może tak zostać, to oni będą po tym chodzili, to zostawmy. Tutaj już będzie łagodniej, na 6. I niech to sobie tutaj będzie. Oczywiście tutaj wypadałoby też dać na 3. Pyk. No ale to może nie teraz. Zobaczmy teraz tutaj. Pyk, pyk. Aha, tu jest problem. A czy ja to robię dokładnie? A, dobrze, anarchię włączmy. To przedłużę. Dobra. Teraz wyłączmy anarchię. Dodamy tu.
teraz stąd, proszę Państwa, ciśniemy tak jak było, tutaj ciśniemy też tak jak było. Aha, tu jeszcze anarchia. Tyk. Dobra. No i tak by mniej więcej to mogło wyglądać. Oczywiście to nie jest wszystko, bo przecież jeszcze tutaj trzeba będzie zrobić jakieś parki, jakieś szkoły, myślę, bo skoro mamy tutaj dworzec autobusowy, to by można było równie dobrze szkołę tutaj machnąć, tak? No i to chyba byłoby całkiem rozsądne wyjście z sytuacji. Ale odcinek się przedłużył dosyć mocno, proszę Państwa, dlatego na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Tak jak mówię, odcinki z City Skylines nie będą ukazywały się zbyt często. Natomiast łapki w górę mile widziane, subskrypcje, wyświetlenia, komentarze również. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.